Commitment. Oscar is gonna pop himself flat through smoke. Not really. He's gonna wait for his reinforcements. A smart call in this case. And a 5-on-5 retake by the looks of it coming out from Illuminar. Yeah, seeming like a fairly simple hold coming through so far. Furlan, beautiful shot to loan or to line up the initial frag, but Stomp. He is able to at least fire back for one. Sydney does get return though, but again, Stomp to refrag. Down to the 3-on-3, and nice little crossfire setup. All three players going to be toward this back line of the bomb site, which might actually keep some of these players hidden. And beautiful kills coming out. All of them going to be wrapped. CSGO Lombard.com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Ale co dzieje się w bombsite? Tu dalej będzie Furlan ustawiony tuż przy Lordzie. No ale Stomp dzięki temu może zająć się bombsite. To będzie walka, kto pierwszy wychyli, kto pierwszy popełni błąd. A właśnie, wszystko sprzyja też zawodnikowi Illuminar. Żeby tam gdzieś dorzucony Diko i to może też się przydać. To flash oczywiście był wrzucony, ale bomba podłożona na widok. No i teraz już Furlan namierzył swojego rywala. A więc to będzie o wiele cięższa sytuacja dla zawodnika Illuminar, bo ten czas ucieka. Teraz już obaj dokładnie wiedzą, gdzie znajduje się ten drugi. Ale to będzie próba rozbrajania na raz i czy trafi Furlan, a więc na razie obie drużyny wymieniają się punktami jedna po drugiej i będzie walka Furlan. Z Furlanem. Oj. Zauważył rękę i to wystarczyło. Jeszcze Smoke miał przez chwilkę w swoim wyposażeniu Furlan, także nie był zdatny do walki. No i taki entry frag już daje nadzieję, tym bardziej, że ten Smoke dorzucony, no nie najlepiej. Z tego po raz kolejny skorzysta Innocent, namierzył Sydney, ale to skończyło się tylko dużymi obrażeniami zadanymi w kierunku terrorysta, ale jeszcze nie eliminacją. Natychmiast przychodzi Reed do pomocy, natychmiast też pojawia się Smoke, który ma zakleić tę lukę, która dawała przed chwilą nadzieję zawodnikom Illuminar. No ale dorzucone smałki, nie ma wejścia w bombsite, i także czekają zawodnice X-Kamago, Sydney, 16 punktów z drzewa, jeszcze poobijane też MHL. No i brak konsekwencji, Mono. Jeżeli chodzi o atak. Mono tutaj za chwilkę będzie potrzebny, bo on ma Mołotowa, on ma flesza. No Stomp, który dysponuje granatem ułamkowym, też na pewno byłby tutaj w stanie namieszać. No i dorzucone jeszcze granaty. No Innocent łapie jednego fraga, namierzony na filarach kolejny zawodnik. I to może być walka, która za chwilkę będzie wychodziła dla drużyny Illuminar. Jeżeli dalej będziemy oglądali tutaj wymianę punktową, to na pewno szykuje się bardzo gorące spotkanie. MHL odcięty granatem dymnym, ale jeszcze może próbować skanować tego smoka. Jeszcze może oddawać strzały właśnie tak jak teraz. I czy jeszcze coś wyciągnie? MHL po raz kolejny zajmuje pozycję. To jest dobry strzał, ale jednak dwa fragi jednym strzałem. To spowoduje, że tej rundy nie wygrają zawodnicy Illuminar. Nie, wygrają. Czy tam był jeden zawodnik? Tak, Illuminar. No w końcu mają taką realną szansę, żeby zdobyć dwie rundy z rzędu, a teraz Ritz dochodzi do głosu i to właśnie on był bohaterem tej pierwszej rundy na forsie. Teraz w końcu jedna z tych drużyn ustabilizuje przynajmniej na chwilkę swoją sytuację, bo zerkając na finanse X-Gomago, możemy z tym sumieniem powiedzieć, że za chwilkę to i tak będzie full od nich. Teraz jeszcze Furlan walczy o to, aby odebrać snajperkę rywalowi. I to się uda zrobić. Jeszcze 180, kolejny frag i sytuacja 1-2, w której Furlan teoretycznie ma szansę. Jeżeli jeszcze szybko uda mu się wyeliminować kolejnego zawodnika i stanąć w sytuacji 1-1, to naprawdę może być kolejna wymiana punktowa. Ale tu już dorzucane są granaty, tu już są flesze i za chwilkę dalej będą dysponować karabinami. Przede wszystkim zawodnicy Illuminar, bo teraz z zerkami weryfikuje. Tylko jeden smoke podniesiony przez Oskarisza i to może być smoke na bombę, ale Furlan w tej sytuacji na pewno może poczuć się o wiele lepiej niż przed chwilą. Teraz wie, że on ma realne szanse, aby taką rundę wygrać, która przed chwilą już była skazana na niepowodzenie. Gracze CT już w bombsite. Furlan z jednym fragiem namierzył kolejnego rywala i to Innocent pozostaje przy życiu, więc nie ten, który miał smoke'a. Innocent jeszcze podniesie snajperkę. Słyszę tylko szybkie tykanie bomby, ale nie na tyle szybkie, aby ta runda została wygrana przez X-Komago, a więc nie takie w stylu MHL-a z tych rund poprzednich. Teraz jeszcze bomba podkładana. Mono odnajdzie się w tych granach dymnych, ale jednak żadnego fraga już tu nie wyciągnie. Innocent i Oskarisz natomiast przejmują inicjatywę. No jest przewaga po stronie Illuminar Gaming, ale pamiętajmy, że bomba jest podłożona, no Furlan mocno poobijany, teraz zgadnie jeszcze... Tylko palaki smoke, to jest niewiele, ale ten Mołotow już wykorzystany. Wypędził natychmiastowo dwóch terrorystów ze swojej pozycji. Innocent dokłada kolejnego fraga, a dla niego już drugie trafienie w tej rundzie. Sydney po raz kolejny, no i to jest sytuacja 2-1. Innocent, nie, to jednak Stomp zakończy tę rundę. I już trzeci punkt, jeżeli do... Właśnie wykluczyć Mono, ten nieco zaskoczony wyciąga granat, kiedy zaczynają wyjeżdżać na bombsite. Z problemami, ale oczywiście jest i wsparcie na sam fakt, że przecież w tej rundzie X-Komago nie było tak doposażone.
jakby lepszy tego rezultat. Teraz ponownie, znowu na bananie walczą zawodnicy X-Kamago. No i Luminary jak na razie też nie gra agresji na bananie, więc oddaje tą raz. W tej rundzie numer 2, jeżeli dobrze pamiętam, tam się tak zdarzyło, że przejęli sobie tego banana. Teraz mogą przejmować bombsite gracze CT, w zasadzie kontynuować swoje utrzymanie tego plantu, bo doskonale wychodzi ta obrona. Jeszcze Oskarisz oślepiony w idealnym momencie, ale chwilę później będzie biegował po raz kolejny. I teraz wyeliminowany snajper, jeszcze jeden zawodnik jest po drugiej stronie, ale tutaj Oskarisz doskonale zdaje sobie sprawę, że może liczyć na swoich kolegów, a więc bez zbędnej agresji z jego strony. Nie są popsańte, ba. To powinna być egzekucja. Za chwilkę zobaczymy, już jeden zawodnik nienamierzony, no i Innocent dopiero teraz zdobywają trafiaka, ale seria, ten spray, te cztery trafienia od niego, to już jest pewność, że runda zostanie wygrana przez Illuminary. Jeszcze może zdarzyć się tutaj jedna rzecz, a dokładnie może pojawić się Ace od Innocenta i czy to będzie to piąte trafienie? Nie, to jednak Mono rundę zakończy, ale naprawdę mogło podobać się to, co wydarzyło się w tej rundzie. To trafienie, aby ewentualnie na kolejną rundę mieć środki. Ponownie wyjazd z apartamentów, ponownie zaskoczony Mono i też Riz jest od razu do pomocy, więc czy niewiele taki zaskoczony Mono, polemizowałbym z tym na razie Furlan. Jeżeli ktoś ma zaskakiwać, to właśnie on i jego CZ-ka. Mono będzie miał szansę, żeby zdobyć trzecie trafienie, ale przecież tu również jest szansa, żeby przejąć ten bombsite. Mono, to co wcześniej zrobił Riz, teraz dokonuje jego kolega, a więc Michał z 4. Jeszcze inny pomysł, bo wcześniej był skracany banan, teraz skracony środek, uwaga, no i Riz za chwilkę będzie dwa w cenie jednego. Jeden, drugi, mamy już przewagę po stronie Illumina. A bomba jest pozostawiona na spawnie. Teraz jednak Sidney się odpłacił, ale to nie było przez Smoka, tak mogło się pierwotnie wydawać. Jednak teraz już zerkając na jego kamerę, wiemy, że on tutaj próbuje jeszcze porządzić na bananie oraz na środku. Ale właśnie, Illuminar gdzie tak próbuje kąsać zaskoczeniem. Jeszcze chyba nie mieliśmy skreconych apartamentów, chociaż i tam raz pojawił się Mono. Tam również przynajmniej jednego entry fraga, czy też wtedy refraga zdobywał Stomp. Także powiedzmy, że tutaj jeszcze może się to odmienić, jeżeli chodzi o tamte pozycje. Pozostawiona luka tutaj, jeżeli chodzi o ustawienie zawodników Illuminar, no ale raczej powinni się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, jak to wszystko wygląda. No i teraz te niecelne strzały, może za chwilkę przypłacić rundą, ale przynajmniej jednego fraga udało się zdobyć. Jeszcze dorzucony smoke, Mołotow, taka mijanka, która Oskariszowi wyjdzie na dobre, ponieważ on kupuje dosyć dużo czasu. To jest sytuacja przecież 3-2, a więc teraz jak najszybciej zająć się ten bombsite, jak najszybciej doprowadzić do pojedynku. To jest to, co powinni zrobić zawodnicy X-Komago i to wychodzi, a więc Mono w klaczu. Będzie miał teraz okazję, żeby tak odpokutować takimi może exit fragami za te wcześniej nieco częściej oddawane przez niego fragi entry. 1-2, zbliża się już do bombsite'u i zerkam, czy jest to najważniejsze, więc Diffuse Kit i ten jest do dyspozycji Mono. No ciężko też, żeby przy takiej już serii zwycięstw, bo mówił mi o 4 rundach wygranych z rzędu, żeby takiego Diffuse Kita nie było, ale nie ma granatów i to będzie nieco większy problem. Zbliża się Mono po drugiej stronie, Sniper 1 niecelny strzał i może być po Sydney'u, ale jednak ten... No i jeszcze Innocent odskakuje od tych strzałów, a więc to będzie przejmowany bombsite. Tutaj na takie jedno uderzenie postawili zawodnicy X-Komagę i to wychodzi, bo znowu mają bombsite 4-3. To jest ten moment, kiedy jeszcze Illuminar może stwierdzić, że jednak nie odbijamy. I chyba właśnie taka będzie decyzja. Tak, już wszyscy ustawieni pod exit fragi. Stomp musi uważać na swoją snajperkę. Swoją drogą już utracił perfekcyjny udział w tym spotkaniu. Ten teraz na poziomie 93%, a więc ta poprzednia runda właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, bez żadnego fraga ani asysty od niego. Teraz już mówimy o 5. punkcie dla Ago, a więc mimo tego momentu, kiedy był to wynik 9-3, teraz już będzie to 9-4-5, jest szansa nawet na 9-6, a więc z takiego, no powiedzmy wprost, mało obiecującego wyniku X-Komago za chwilę może wskoczyć na pułap punktowy, który będzie stawiał ich jako realnie drużynę. Na razie jeszcze odcięci z granatami zawodnicy X-Komago. Chociaż jak widzimy, Leman ustawiony w apartamentach, reszta zawodników próbuje tutaj zamykać ten bombsite od konektora. To już wcześniej widzieliśmy, a Stomp szuka tutaj kolejnego trafienia i znajduje Sydney wyeliminowany właśnie przez snajpera ekipy Illuminar Gaming. No ale to na razie takie rozbijanie, jeżeli chodzi o graczy, jeżeli chodzi o ten atak, bo już dwóch graczy wyeliminowanych, no a teraz we trójkę będzie jeszcze ciężej zaatakować, chociaż chce zmienić moje myśli Leman, dokładając fraga na Mono. Jeszcze teraz troszkę poczeka, to powoduje, że ten strzał odstąpa niecelny, próbował wymierzyć, próbował wyliczyć, kiedy ten strzał oddać, a w międzyczasie jeszcze MHL z kolejną eliminacją. No a tutaj leżą smoki, widzieliśmy jak wcześniej przez smoki MHL strzelał, także ja bym go na straty nie spisywał, nawet kiedy leżą te granaty dymne. O, i będzie pojedynek snajperski. To właśnie MKL zdobywa taką eliminację, kiedy smoke znika. No i to musi być już w tym momencie 6. runda dla X-Komaga, więc 9-6 po takim pojedynku to dobra puenta na pierwszą część spotkania. No, szczególnie, że tutaj problemy były, jeżeli chodzi
I teraz na początku zawodnicy Illuminera ustawieni na bananie, próba odciągnięcia uwagi. I teraz w końcu explode na bombsite, a tam dwóch graczy X-Komago już dorzucone granaty, więc Leman z kłopotami po prostu na jego głowę zeskakuje jeden zawodnik. I dostaje bombę od przeciwnika, gruby jeszcze dwa fragi w międzyczasie zdobywa, ale jest i Stomp, i Oskarisz, którzy natychmiastowo chcą sytuację wyrównać. Na razie jeszcze o wyrównaniu nie możemy mówić, no ale ten smoke leżący tuż przy longu, tuż przy wyjściu z biblioteki, zablokuje antyterrorystów. Oni jednak są inaczej, oni są agresywnie i to wychodzi. Furlan i MKL nie dali szans przeciwnikowi, a gdyby im nie wyszło, to jeszcze przecież był do pomocy Sydney Buffer. Pozostaje tylko Innocent, a ten zdobywa tam trafienie, więc wymuszona rotacja. Jest już tam ustawiony Sydney, no ale jak na razie... No, nie dają za wygraną... Zawodnicy X-Komaga. Zobacz, oni bardzo twardo trzymają się tego bombsite'u, a i to jest słuszna decyzja. Nie dają się dobrać przeciwnikowi, jeszcze na dodatek Sydney w ogóle wraca z tego bombsite'u, gdzie tego elektrycznego oddali, no ale doskonale odczytali intencje rywala i teraz jeszcze Ritz i gruby Leman z kolejnymi fragami, a więc dalej mamy wyrównanie. Bo odpowiedzi od Ritza, czy będzie kolejna teraz problemy i to ewidentnie. Tylko 19 HP na koncie Ritza i jeszcze mniej czasu, zaledwie 9 sekund. Te dwie rzeczy, te dwa czynniki powodują, że jednak ucieknie z tego pojedynku i zachowa AK-47, a więc... No ale że Smoke i czekamy też na jakąś kumulację tego ataku, na eskalację tego małego konfliktu. 2-3 flesze do dyspozycji Illuminar. Już wiemy, gdzie one będą wykorzystywane. Na razie nieoślepiony Furlan, ten znajduje się w doskonałej pozycji. Furlan z dwoma fragami. Na pewno można było wyciągnąć więcej, ale i tak rezultat jest satysfakcjonujący dla X-Komago, bo oni za chwilkę po raz kolejny w tym spotkaniu zdobędą prowadzenie, bo poprzedni raz, kiedy jeszcze to prowadzenie mieli, to było dawno temu przy wyniku 2 do... No i rozpoczynamy rundę 21, a więc te wszystkie oczekiwania, no te może pomysły, które pojawiały się po stronie X-Komago w tej pauzie, teraz będą wykorzystywane. Są dwie M4, są w tym momencie tylko te dwie M4 do ich dyspozycji. No i tutaj jeżeli chodzi o Sydney'a, to ta poparta kevlarem. No ale też pod bananem, mamy jak na razie małą aktywność od Illuminar. Sydney tak przeskakując nikogo nie zauważa, więc to jest ważne też, aby pozwolili się zbliżyć się Oskariszowi na tyle, aby ten miał już tutaj możliwość walki, no i Oskarisz tylko z jednym trafieniem, a może z aż jednym trafieniem, bo za chwilkę Sydney też nie będzie stanowił problemu dla Stompa. Ten po raz kolejny oddaje celny strzał, no i już tylko Leman i Gruby, a jeżeli chodzi o zawodników w bombsite, to tylko Leman będą mogli walczyć o utrzymanie tego BS-a, ale już widzimy, że Gruby na bardzo na ruinach. Bardzo szybko dobiega do swojego kolegi, ale to w międzyczasie już się wszystko zmieniło, ponieważ Illuminar przyniosło imprezę na bombsite'a. No i tam nie ma żadnego zawodnika X-Komago, więc spokojnie runda powinna zostać przez Illuminar wygrana. Jeszcze ewentualnie jakieś może pojedyncze trafienie i zebranie broni przez graczy X-Komago. 11 punkt po stronie Illuminar. No kolejna runda będzie rundą na fullu, jeżeli chodzi o drużynę X-Komago, więc cały czas to spotkanie balansuje. Płaci po stronie Illuminar, teraz jeszcze MHL oddalony od bombsite'u, wymuszone na nim to oddanie pozycji na chwilkę przez te strzały, a więc nie ma co ryzykować, zwłaszcza kiedy Lemon będzie zamykał całą sytuację od banana. Teraz jeszcze zbliżają się po tych kolejnych smoke'ach zawodnicy X-Komaga, ale czy te granaty pomogą im ten bombsite odbić? Zaraz się przekonamy, Sydney już bliżej, ale Stomp wyciąga Lemana, który miał całą sytuację zamykać. Jeszcze Sydney wyeliminowany przez Oskarisza, no tutaj rozbita uwaga, jeżeli chodzi o zawodnika X-Komaga, teraz jeszcze rozbity gruby granatem. No i tylko MHL pozostaje przy życiu i patrząc na jego pozycji całkiem dużo. No to jest spotkanie właśnie, które na taki, może nie poranek już, ale na godzinę 13 jest na pewno... Równie mocno jak kawa. Podwójne ustawienie snajperskie, jeżeli chodzi o X-Komago i z jedną z tych snajperek celowany Furlan w okolice banana, a tam właśnie będą atakować graczy Illuminar, ale pojedynek ze Stompem przegrany. Sydney tylko z jednym trafieniem, więc bombsite B oddany zawodnikom Illuminar Gaming. Jeszcze jest MHL po tej drugiej stronie Smoke'a i on też nie powinien dać za wygraną. Widzieliśmy, co działo się w poprzednich rundach, a więc tu walka trwa dosłownie do ostatnich sekund, jeżeli chodzi o każdą rundę. Czy tak samo będzie teraz? Bo to jest to znowu nie będzie ten moment, odbijanie. Kiedy... To już jest klasyka, jeżeli chodzi o antyterrorystów, kiedy widzisz trzech zawodników CT na swoim spawnie praktycznie i jeszcze nie ma podłożonej bomby, jest jeszcze taki błysk nadziei, no i a później nagle idzie komunikat o tym, że została podłożona paka i wtedy wszyscy zgodnie odwracają celowniki i uciekają w przeciwnym kierunku.
Nie, myślę, że na moment Mono wyruszy na poszukiwania zawodników X-Kamago, tak też. Bardzo cenny zawodnik, o którym już wiele mówiliśmy w kontekście tego pojedynku. Najwięcej fragów właśnie jak na razie na jego koncie, bo 23, czy będą kolejne? Na pewno nie w tej rundzie, bo MHL już go powstrzymuje. Jeszcze próbuje zastopować grupy kolejnych rywali, którzy atakują od dywanów. Tu jednak Stomp i Oskarisz doskonale sobie z przeciwnikiem poradzili. Jeszcze Leman pozostaje w bombsite. Oj, miejmy nadzieję, że Leman wszystko widzi dobrze, że mu się nie dwoi w oczach. Chociaż kiedy wyskoczył jeszcze przed jego celownik Mono, mogło się troszkę podwoić. Teraz jednak kończy się runda numer 26. 14 punkt zdobyty przez Illuminar. I idealnie Sydneya również z hełmem, no ale zestawiając to z tym, co widzimy po drugiej stronie, czyli Illuminar wyposażony po zęby, pojawia się snajperka KWHSG i pojawia się Entry Frag The Innocenta. Ten bardzo nieszczęśliwie prowadził tam walki na bananie, bo często obijany, teraz jednak z odpowiedzią również Furlan. Pytanie, czy da mu się wycofać kolejny z zawodników Illuminar. Już wiemy, że w międzyczasie wyeliminowany też MHL. No, nie spodziewałem się takich zakupów, ale chyba X-Komago też postawiło na to, że Illuminar się tego nie spodziewa i teraz próbują zaskoczyć, ale za każdym razem pojawia się Refrag, za każdym razem Illuminar Gaming odpowiada, a więc teraz będą mogli zdobyć bombsite, a już pojawia się tutaj i Gruby, który jest jak na razie jeszcze na konektorze, więc zajmie mu nieco więcej czasu, żeby podejść do BS-a, no i chyba już nie będzie w stanie zawalczyć o to, aby utrzymać bombsite, aby nie dopuścić do podłożenia bomby. Tak, teraz już kiedy widzimy zawodnika wskakującego tam za skrzynkę tuż przy ciemi, to jest pewne, że bomba zostanie podłożona i pewne jest to, że Furlan nie powinien już zbliżać się do tego bombsite'u. 4 HP, SG w rękach, jedyna nadzieja, żeby w kolejnej rundzie cokolwiek zrobić, a przecież już tyle widzieliśmy podobnych pomysłów ze strony X-Komago. Kiedy jeden zawodnik gra fulla, kiedy jeden w sumie nie tyle fulla może co gra z karabinem, a pozostali grają ekonomicznie, no teraz jeden może mieć karabin, pozostali na forsie, bo innych możliwości już w tym momencie nie ma. Pytanie, czy ruszam jeszcze po niego zawodnicy Illuminar, bo wiedzą, no i rozpoczyna się walka. Właśnie o banan, ale spostrzegli go gracze Illuminar, Oskarisz z pierwszym trafieniem. Pobijany też Furlan i walczy na bananie. Problemy, problemy, jeżeli chodzi o strzelanie najprościej X-Komago. No nie zdobywa tych fragów i to jest dla nich w sumie chyba gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o mapę The Inferno. 4 zawodników przejmuje bombsite, ale nie traćmy nadziei, bo już to wydawało się, że kilka mieliśmy takich momentów, kiedy to spotkanie mogło się teoretycznie skończyć, ale sytuacja 4-2 naprawdę nie daje dużo możliwości. Nie daje pola do manewru graczom X-Komago. Wcześniej Furlan MHL, teraz Leman i Gruby. Zawsze zostaje ten jeden doświadczony gracz, ten jeden, który był w tej drużynie najdłużej. No więc zobaczmy, jak poradzi sobie ten duet, bo Gruby już się zbliża. Razem od ruin zaatakują ten bombsite, nie ma smoka. Ale nie ma smoka. I to jest właśnie coś, co nastawi ich na walkę z Mono, z Ritzem, Stompem i oczywiście Innocentem, ale jednak ta runda już ma swój koniec, jest upust emocji i zakończenie, a więc zerkając jeszcze na statystyki, po 23 fragi, aż 3 zawodników po stronie Illuminar, Innocent, Stomp i Ritz, więcej miał tylko MHL, ale tutaj właśnie udowadnia się to, jak